ciągu ubiegłego tygodnia prawdopodobnie otrzymali Państwo około 50 całkowicie niezamówionych wiadomości mailowych. Po prostu spamu. Prawdopodobnie rozmawialiście Państwo z kilkoma telemarketerami, którzy usiłowali Państwu sprzedać usługi, których nie potrzebujecie. Bardzo możliwe, że odwiedził Was również akwizytor, usiłując wcisnąć Wam produkty, których również nie zamierzacie kupić. W ciągu ubiegłego tygodnia potężna, praktycznie na tym etapie niezliczalna ilość bodźców, ofert, reklam dotarła do Waszych oczu, uszu za pomocą telewizji, radia i oczywiście internetu. A to tylko wierzchołek góry lodowej. Czyż to nie jest wkurzające? Pewnie, że jest. A czy jest efektywne z punktu widzenia nadawców tych komunikatów, marketerów, handlowców? Też nie. Jaki związek ma to, o czym w tym momencie z Wami rozmawiam, z naszą częścią główną programu, o tym dowiecie się już za kilkanaście minut. Grzegorz Mogilewski, witam jak co tydzień w magazynie Biznes w sieci. Magazyn jest skierowany do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy chcą za pomocą internetu zdobywać więcej klientów niż obecnie i którzy chcą poprawić rentowność swoich przedsiębiorstw i przedsięwzięć właśnie za pomocą internetu. Magazyn na żywo, saj notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zanim rozpoczniemy główną część naszego magazynu, opowiem Państwu o tym, czego możecie się spodziewać w dzisiejszym wydaniu. Najpierw przyjrzymy się temu, co się wydarzyło w ciągu ostatniego tygodnia, ale również opowiem Państwu o tym, co dzieje się w polskim internecie w przeciągu 60 sekund. Ta informacja będzie nam całkiem przydatna w momencie, gdy będziemy rozmawiali o głównym zagadnieniu dzisiejszego programu, a rozmawiamy dzisiaj o robotach. Opowiem Państwu pewnego rodzaju bajkę robotów internetowych. Stąd dzisiaj magazyn nie prowadzę sam, mam również gościa, którego z pewnością Państwo doskonale znają. Moim gościem dzisiaj jest Grzegorz Błażewicz z firmy SalesManago, z którym nadal będę rozmawiał o robotach, o automatyzacji i o marketingu. Zatem zapowiada się bardzo interesujący odcinek. Przypominam również tym z Państwa, którzy jeszcze o tym nie wiedzą lub może nie pamiętają, że wszystkie dotychczasowe 31 odcinków Biznesu w sieci w całości wraz z dodatkowymi, unikatowymi, ekskluzywnymi materiałami poszerzającymi zagadnienia z każdego odcinka możecie Państwo znaleźć na moim blogu blog.mogilewski.pl. Zachęcam wszystkich z Państwa do poszerzania wiedzy na temat marketingu w sieci właśnie korzystając z mojego bloga.